Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, miałem przyjemność zagrać z arcymistrzem w Twilight Tuesday. Tempo gry wynosiło 3 minuty plus 1 sekunda na zawodnika. No i zapraszam serdecznie, moi drodzy. Partia miała wiele zwrotów akcji, działo się niesamowicie dużo. Dlatego też analizuję tę partię. Zobaczycie dużo błędów z mojej strony ale też arcymistrz był nieomylny w tej partii. Moi drodzy, gram partię z zawodnikiem, e, który się nazywa Rinat Jumbaye w FIDE 2637 w klasycznych szachach, no dosyć spore jak na mnie, więc e, tym bardziej cieszę się, że z takimi zawodnikami mam szansę grywać. No i przejdźmy do rzeczy. Zagrałem ruch D4 w pierwszym posunięciu, skoczek na F6, C4, E6 i skoczek na F3. Tak sobie często grywam, czasami gram skoczek

czasami zagram sobie A3, to w zależności od nastroju, z, z jakim zawodnikiem i goniec B4, dostałem szacha, to jest naturalna sprawa, mamy tutaj białymi kilka możliwości, mianowicie albo skoczek C3 albo skoczek D2, albo goniec D2 no tutaj się raczej nie zasłaniam, to jest fatalny ruch hetmanem, nie polecam raczej skoczkiem na D2 zagrałem i czarne zrobiły roszadę postanowiłem zagrać trochę inaczej niż zwykle, gdyż zwy, zwykle sobie zagrywam tutaj pionkiem na G3, gramy goniec G2, ale postanowiłem sobie zagrać A3 i myślę sobie tak, oczywiście to są. Teoretyczne posunięcia, e, i myślę sobie w ten sposób. E, on mi zbije skoczka, ja wybiję Hetmanem. Jeżeli skoczek wejdzie, gram Hetmanem, gram sobie B3, goniec B2. I taką opozycyjkę sobie spokojnie z arcymistrzem e, ustawię i postaram się e, utrzymać tutaj grę. Oczywiście czas też ma znaczenie e, w title Tuesday, więc e, tutaj trzeba troszeczkę strategicznie pograć. Znaczy w takim sensie, że patrzeć również na jakie tempo gramy. Goniec zagrał na E7 w tym wypadku. No i sobie postanowiłem, że gram E4. Również jest to teoretyczne ruch. Tutaj D5 wchodzi bardzo często. E5, skoczek F, F na D7. Takie warianty grywałem już też. Nieraz można zagrać B4, można zbić. Dużo jest fajnych opcji, ale mój przeciwnik zagrał D6. No i generalnie nie było to dla mnie zaskoczeniem. Takie wydaje się troszeczkę miękkie posunięcie, ale zamiarem czarnych jest zagranie E5 i uzyskanie takiej struktury indyjskiej czarnymi. Zagrałem goniec na D3 i przeciwnik E5. A no właśnie. już się teraz pojawia taka e, sytuacja, czy bić tu pionka za darmo, czy nie bić tego pionka za darmo. No właśnie, e, stwierdziłem, że nie biorę tego i zrobiłem roszadę. Ale szybko sprawdźmy, co by było gdyby. Bo bicie pionka powoduje, że tutaj centrum się nieco otwiera, ale bije i, i bronię tutaj tego gońca, który atakował Hetman. Niestety dla mnie czarne mogą uzyskiwać tutaj uzyskać bardzo fajną inicjatywę grając skoczek na G4. Jeżeli bije skoczek na G4, to dostaje tutaj plombę na D3. No i nie jest fajnie. Nie jest fajnie. Figury czarnych się rozgrywają, tym bardziej, że król jest schowany w roszadzie. Więc mógłbym zagrać skoczkiem z D na F3, to wydaje się logiczne. No bo bronię, tu otwieram, goniec się otwiera, więc myślę, że najlepsze posunięcie. Jeżeli skoczek by wybił i skoczek by wybił białymi, nie mam wyjścia. Goniec F6. Bardzo ładny ruch, który tego skoczka atakuje. Jeżeli wracam skoczkiem, bo raczej lepszych wyborów nie mam. Raczej taki goniec F4 słaby, bo wieża wchodzi na E8, podpiera mi tego skoczka i wieża jeszcze bardziej atakuje centrum. F4 w ogóle nie polecam, bo jakieś bicie następuje od razu i ta, te pionki w centrum już nie mają życia, więc powrót myślę, żeby był w miarę sensowny i goniec na G4 mógłby zagrać, mógłbym zrobić roszadę i skoczek C6. Powiedzcie mi, jakim kolorem chcielibyście grać te partie? Białe mają piona więcej, ale to czarnych figury są niezwykle aktywne i przeszywające tutaj centrum bardzo, bardzo, ak bardzo aktywnie i bardzo szybko. Wieża E8, Hetman E7, wieża na D8, bardzo fajne plany tutaj dla czarnych istnieją. Na szczęście intuicyjnie, moi drodzy, oczywiście nie zbiłem tego piona, zrobiłem roszadę. Przeciwnik zagrał skoczkiem na D7, co mnie niezwykle zdziwiło. I troszeczkę się zastanawiam, dlaczego ten ruch Ja mogłem tu, moi drodzy, zagrać D5 I grać te swoje pozycje, takie zamknięte troszeczkę Więcej przestrzeni tutaj by miały białe No ale postanowiłem zagrać B4 I niestety ten ruch, moi drodzy, był dużym błędem A ja, przeciwnik nieco zastawił tu na mnie pułapkę, muszę przyznać Bo jest bicie na D4 No i okazuje się, że tego pionka zbić nie można Bo jest goniec F6 Tutaj za chwilę będzie obrona tego pionka D4. No a co ja zrobiłem, moi drodzy? Zbiłem tego pionka oczywiście. Dlaczego nie można zbić tego pionka? Już się dowiemy z partii, gdyż tak poszło też oczywiście. Goniec zagrał na F6 i powiedzcie mi, jak się bronić. Jak się bronić na tej diagonali? Grozi C5, skoczek musi uciekać, wieża ginie. No cóż, byłem pogodzony, że już tracę jakość, ale sobie myślę tak. No, tr tracę jakość, wiem i jestem świadomy, że, że mam złą pozycję, e, tracę materiał, ale chociaż za tego czarnopolowego gońca. Więc zagrałem z dwójki na B3, tutaj bronię tej wieży, poszło oczywiście C5 i skoczek zagrał na B5. Pomyślałem sobie tak, zbijesz mi gońca, ja tutaj atakuję na D6, jeszcze jakieś są fajne szanse, mam nadzieję. Goniec zbił, rzecz jasna, no i skoczek odbił. Ta pozycja jest dla czarnych lepsza. Zadaniem czarnych tutaj na pewno będzie szybkie wyprowadzenie figur, jeżeli chcą uzyskać y, jeszcze większą przewagę. I skoczek zagrał na C6. To jest jak najbardziej dobre posunięcie, moi drodzy. Ten pionek jest nietykalny, jego zbić nie można. Y, a co ja zrobiłem? No zbiłem tego pionka. No właśnie, moi drodzy, no to jest wszystko. Owoc zakazany najlepiej smakuje. Zobaczcie, że po wybiciu tego pionka istnieje bardzo fajne zagranie. Hetman F6 i wiszą dwa skoczki. Tyle, że czarne nie zdobywają skoczka, ale tu chodzi o coś innego. Przede wszystkim o szybkie wymiany figur. Tutaj nie byłoby wyjścia jak zbić na C8, ale po takim pięknym zagraniu zauważcie, że skoczek nie ma nigdzie ucieczki. On zostanie zbity prędzej czy później. Nawet bicie piona nic nie daje, bo wieża wchodzi do gry. Potem na jedynkę więc zbija sobie potem czarny to, tego, tego skoczka lub zbija tutaj. Więc po prostu wymiany, a figury fajnie grają. A ja wymieniłem silnego skoczka za gońca, który w ogóle nie wyszedł w partii. Znaczy, tak by mogło pójść, moi drodzy. Na moje szczęście, po biciu na D6 pionek zbił na B4. Ja chyba teraz dostrzegłem w ogóle ten Hetman F6, więc postanowiłem zagrać. Skoczkiem na, e, na B3. No i Pionek zagrał na A5. Fatalna w skutkach pozycja, no ale byłaby jeszcze gorsza, gdyby ten Hetman F6 było zagrane. Tutaj postanowiłem wybić, no bo. Trzeba było raczej tego piona wybić, bo jakbym zagrał tak, to jednak te piony tutaj tak twardo stoją na szachownicy. Powybijaliśmy się tutaj, skoczek wybił i goniec B1. Upatrywałem jakąś nadzieję z tymi gońcami, żeby tam próbować tego króla atakować w jakiś szalony sposób. No, ciężka sprawa przede mną. Tutaj przeciwnik bardzo szybko mnie atakuje A4. I jak zagrać, moi drodzy? Jeżeli ja odejdę skoczkiem gdziekolwiek w tym momencie, to ten pionek bardzo szybko maszeruje do pola przemiany. Musiałbym jednego z gońców oddać, żeby ten pionek się nie wymienił na Hetmana. Ale jest jedna obrona bardzo fajna. Znaczy fajna w tej złej pozycji, chyba taka jedyna, goniec a3 oczywiście. Jak mi bije skoczka, to ja biję na b4 skoczka. Hetman zagrał na b6. E, moi drodzy, Hetman b6 jest błędem arcymistrza, jest błędem arcymistrza. Pozycja jest na tyle skomplikowana, że za bardzo nie wiadomo jak grać. Zobaczcie, nowisi skoczek, pierwsza reakcja ludzka, no to odchodzę skoczkiem, i tak też w partii poszło, ale wykorzystajmy. Wykorzystajmy to, że to, to Hetman b był błędem, poszukajmy odpowiedzi. Możecie sobie jak zwykle zatrzymać film. Moi drodzy, C5 pięknym ruchem byłoby. Bardzo dobrym ruchem. Jeżeli Hetman by tutaj e, wrócił, to ja biję, przeciwnik bije Hetman B3. I ta pozycja bez jakości jest miodzio, moi drodzy. Jest miodzio, skoczek stoi świetnie, goniec bardzo aktywnie, goniec wprawdzie daleko, ale on też przeszywa F4E5, wieża D1. Jakieś takie fajne chocki klocki, można tu by było uskuteczniać. Ale e, po ruchu C5, co by było po wybiciu na C5, mianowicie od razu wybicie Hetman wybija. Hetman D2 leci skoczek, moi drodzy. A jeżeli bierze D8, no to oczywiście bijemy gońcem i mamy dwie figury za wieżę. Ta pozycja jest wygrana dla białych, moi drodzy, w tym momencie. Zwrot akcji niesamowity mógłby nastąpić. No niestety, ja wycofałem tutaj skoczka. Nie pomyślałem, żeby zagrać aktywnie. W tym momencie miałem minutę 40 na zegarze. Mój przeciwnik, minutę 29. I gramy dalej, moi drodzy. W tym momencie skoczek zagrał na C5. To już arcymistrz tutaj wykonuje solidne posunięcia. No i tak sobie pomyślałem, że zaraz wejdzie na D8. Będzie mnie tu straszył, więc zagrałem skoczkiem na F5. Co zrobił arcymistrz? Słusznie. Goniec, który nie wyszedł. Od razu tego silnego skoczka wymienił. Bardzo dobra decyzja ze strony czarnych. E, I w tym momencie wieża zagrała nad 8 z atakiem na Hetmana. Co zrobiłem, moi drodzy? No, stwierdziłem, co mi zależy. Przecież ja nie będę grał sobie te, tego typu posunięcia, tylko idę na króla. No bo nie mam nic do stracenia, tylko problem polega na tym, że figury moje są na skrzydle hetmańskim, a jeden hetman trochę mało, żeby tego króla atakować. Ale mój przeciwnik zaczyna grać takie ruchy w stylu F6. No, daje mi jakieś szanse przegrupowania figur, więc zmierzam szybko skoczkiem albo na F4, albo na G3. Wieża zagrywa z F na E8 i ja skoczkiem właśnie zagrałem na G3 z planem skoczek H5 i dania mata na G7. No bo dlaczego? Takiego planu by nie uskutecznić w tym momencie. Idziemy na całość, skoczek z B na D3. No, właśnie, właśnie, właśnie. Ten skoczek pojawił się w centrum, ale skoczek H5, mój drodzy, prawie mat. W tym momencie mam 1 minutę 11 sekund. Przeciwnik ma 41 sekund. Przypominam, że za każdy ruch dodaje się jedną sekundę. No, ale tutaj jest oczywiście obrona. Tutaj nie ma tak łatwo, że sobie damy mata na G7. No, i teraz postanowiłem zagrać ruch wyczekujący, jednocześnie pożyteczny. Teoretycznie tutaj H4. Mój drodzy, zgadnijcie jaka jest ocena silnika w tym momencie. Możecie strzelać, ja już mówię. To jest mniej więcej minus 5,20 dla czarnych. Czyli czarne mają ogromną, ogromną przewagę. Jest jakość więcej, ilość pionków i stabilna obrona powoduje, że jest ciężko grać to białymi. No ale przeciwnik gra król H8. To też jest dobry ruch? Taki asekuracyjny, żeby zawsze tutaj nie było takiego, znaczy, żeby nie było takiego bicia na E6 czasami. No i zagrałem goniec C2. Tutaj gońce nie wpuszczają hetmana, więc taki też ruch powiedzmy troszeczkę wyczekujący. Stójka w miejscu, no co zagra przeciwnik, moi drodzy. I teraz przeciwnik zagrał skoczek E5. Ale pojawia się tutaj, to jest oczywiście jak najbardziej dobry ruch, ale pojawia się bardzo ciekawa taktyka, również was tutaj bardzo zachęcam do zatrzymania materiału i poszukania sobie odpowiedzi w tym momencie. Bardzo fajna taktyka, mianowicie skoczek na F2 myślę, że nie jest aż taka trudna. Tutaj chodzi o to związanie. Hetman na B6 patrzy, wieże szybko wchodzą do akcji na króla. No, jeżeli. Taki jeden wariant, sobie pokażmy, oczywiście, co by było po biciu, o królem nie patrzę, bo to już by w ogóle tragedia by była, i skoczek na D3. Grozi bicie na F2. Jeżeli tutaj goniec wybiłby tego skoczka, to jest strzał wieżyczką. Król na H2 i Hetman F2. Nie chciałbym być w swojej skórze w tym momencie. Wprawdzie białe mają teraz trzy lekkie figury za dwie wieże. Czy to jest przewaga białych? No nie, nie byłaby to przewaga, tym bardziej że pionek jest wolny, a te gońce nie są skoordynowane. Tu się wszystko broni na G7. Król ma problemy. Za chwilę będzie Hetman G1, wieża E3, i po, i po ptokach, moi drodzy, by było. No cóż, mój przeciwnik zagrał skoczkiem na E5. No i Hetman G3, rzecz jasna, przytrzymuje tutaj atak, i skoczek postanowił zjeść pionka. No i zagrałem wieża B1. Takie rozpaczliwe już zagranie no, na Hetmana. W tym momencie przeciwnik miał 16 sekund, ja niecałe. Znaczy dokładnie 31 sekund. Skoczek na B3, rzecz jasna, normalna sprawa. Zablokował tutaj przeciwnik wszystko. No i moi drodzy, goniec C1, Harakiri. To jest po prostu Harakiri. Zagranie, które jest fatalne w skutkach niestety. Gdyż wjeżdża wieża na E1 z szachem. Król musi zagrać na H2. No i e, zauważcie, że e, tutaj po prostu leci figura. Tak należałoby tutaj czarnymi zagrać, moi drodzy. W tym momencie e, silnik ocena, ocenia pozycję na około minus 7,5, czyli ogromna, ogromna przewaga czarnych. Ale moi drodzy, e, wprawdzie nie jest to grudzień, ale mamy święta i arcymistrz popełnił tutaj ogromną gafę w tym momencie, co mnie niezwykle ucieszyło. Niezwykle. Przeciwnik zagrał Hetmanem na C6. No właśnie. Hetman zagrał na C6. Moi drodzy, ogromny błąd. Ocenia, ocena zmienia się z minus 7,5 na plus 5 ponad dla białych. Jak zagrać białymi, żeby te partie wygrać, to jest zadanie dla Was eee, proszę tutaj spróbujcie zatrzymajcie sobie materiał, a ja już moi drodzy pokazuję jeden eee, w zasadzie są dwa ruchy, ale jeden chyba jest najlepszy, tak mi się wydaje tak też poszło, byłem z tego ruchu bardzo dumny, oczywiście klozet był całą partię, ale na tym polegają piękne szachy agresywne i zwariowane że czasem można wyjść z tego bagna goniec moi drodzy na H6 Podstawiam figurę, podstawiam tutaj wszystkie wymiany, ale o co chodzi? No właśnie, o co tutaj, moi drodzy, chodzi. Generalnie, jeżeli tutaj powiedzmy, wieża by wybiła na B1, no to jest Hetman B8, wieża D8 i byłby piękny mat. Jeżeli tutaj czarne pokuszą się o bicie, figury, a tak też w partii poszło moi drodzy, przeciwnik miał 5 sekund w tym momencie ja miałem 16 no to zbiłem na 1 bardzo, bardzo szybko, przewaga jest już około plus 10 dla białych gdyż atak już jest bardzo, bardzo mocny, tutaj mat cały czas grozi Hetman zagrał na C7, przeciwnik miał 1,5 sekundy Jakże się z tego posunięcia ucieszyłem? Tu wymiana niby fajnie, ale moi drodzy, nastąpił mat na szachownicy, z czego ucieszyłem się jak dziecko? No cóż, takie partie cieszą. E, wiadomo, że miałem w trąbkę, e, ale arcymistrz na rozkładzie, no mimo wszystko, jakby nie było, jest. Skalp arcymistrzowski zaliczony. Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Piście w komentarzu z jakim największym rankingiem. Wygraliście wy w swojej karierze szachowej. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się zdrowo. Cześć.